Teraz porozmawiamy o poezji oraz o sztuce, bowiem naszymi gośćmi są dzisiaj artysta i promotor sztuki, pan Janusz Skowron. Witam. Oraz, witamy pana, oraz pisarz, tłumacz oraz współpracownik Nowego Dziennika, pan Marian Polak-Chlabicz. O, witamy pana. Witam, witam. Obaj panowie są bohaterami spotkania, które odbędzie się we wtorek, 4 grudnia w Fundacji Kościuszkowskiej. Będzie to wieczór erotycznej poezji i sztuki Dwie Miłości. Brzmi bardzo intrygująco i ciekawie, czy to tylko dla dorosłych spotkanie? Dla dorosłych i dla niegrzecznych dzieci. Pornografii nie będzie. Ten wieczór jest promocją waszego wspólnego projektu. Pan Marian tłumaczył wiersze Leśmiana oraz chilijskiego poety Pablo Nerudy. Pan Janusz rysował ilustracje. Robiłem ilustracje i zapraszam na wystawę, która 4 się odbędzie w fundacji. Jak doszło do tej współpracy? Jak to się stało, że akurat pan tłumacz wybrał Janusza Skowrona jako ilustratora do tych wierszy? No, kilka lat temu zauważyłem, że Leśmian jednak da się przetłumaczyć, chociaż był uważany dotychczas za poetę nieprzetłumaczalnego na język angielski. Zaczęło się to od Malinowego Chruśniaka. Przetłumaczyłem to, szczerze powiedziawszy, dla żony. Żona stwierdziła, że to całkiem nieźle brzmi i zachęciła mnie do tego, szczerze powiedziawszy, i tak to się zaczęło. Natomiast jeżeli chodzi o Janusza, po zobaczeniu jego ilustracji stwierdziłem, że są bardzo leśmianowskie i powiedziałem tylko Janusz. No i oczywiście ilustrację do Leśmiana wykonał Janusz. I jak to było? Przedstawiał mu pan jakiś wiersz, Janusz czytał wiersz, inspirował się tym, co w wierszu jest i robił ilustrację, czy... Ja już rysowałem akty, rysowałem kobiety, różne sceny i kiedy przyszła wcześniej propozycja, leśmianowska propozycja, znałem Leśmiana i właściwie zacząłem go doczytywać, jeżeli chodzi o te 33 wiersze miłosne i niejako podsuwały mi nowe tematy te wiersze, nowe kompozycje i powstawało dużo rysunków, z czego zostało część wybranych przez tłumacza i tak ta współpraca się zaczęła. Leśmiana znamy doskonale, dzięki szczególnie jego erotykom. Proszę coś powiedzieć o tym chilijskim poecie, którego pan wybrał jako bohatera swojego tomiku tłumaczeń. I jak się tłumaczyło go w porównaniu z Leśmianem? Jak wygląda jego poezja? Neruda uważany jest właściwie za jednego z największych poetów rangi światowej. Pewnie dlatego, że miał to szczęście, że był wielokrotnie tłumaczony na wiele języków. Bo właściwie wszystko zaczyna się od, jeżeli ktoś chce zyskać rangę światową, musi być dobrze przetłumaczony. Mało tego, Neruda otrzymał Nagrodę Nobla, czyli był również znany szczególnie w języku angielskim. Ja śmiem twierdzić, że Wisława Szymborska również dostała Nagrodę Nobla, że została doskonale przetłumaczona przez pana Barańczaka, jednego z największych współczesnych tłumaczy, powiedziałbym rangi światowej nawet, i jego uczennicy pani Kavanagh. Neruda, zupełnie jednak inny poeta, wyczuwa się tego ducha hiszpańskiego. To jest poezja liryczna, ale poezja jednak, nazwałbym troszeczkę męska, to jest takie twarde rymy, rytmy. Nawiasem mówiąc, ja może państwu przeczytam fragment wiersza, na przykład Ciało kobiety. Jak to zupełnie inaczej brzmi niż poezja, doskonale znana poezja Leśmiana, liryka Leśmiana, która jest taka słowiańska, taka łagodna. No, zupełnie inaczej to wszystko brzmi. Ciało kobiety, białe wzgórza, białe uda. Jak świat wyglądasz w tej pozie oddania? Meszorstkie ciało oracza w ciebie się wrywa i sprawia, że syn z ziemi się wyłania. Albo na przykład w następnym fragmencie: sam byłem jak wykrot, wrony ze mnie wzleciały, noc na mnie wtargnęła swym nagłym najazdem, by przetrwać jak oręż wykuwałem ciebie, jak strzałem do łuku, jak do procy kamień. Także wyczuwamy, że to brzmi inaczej. Ilustracja do tego. O, proszę. Tak, oczywiście, tak, oczywiście starałem się jak najwierniej oddać. W tym wypadku jest to wiersz metryczny, chociaż w przypadku
metryczności, czyli rymów, rytmu, jeżeli chodzi o poezję Nerudy, sprawa wygląda zupełnie inaczej. To znaczy on się nie trzymał ściśle tych zasad metrycznych, jak robił to na przykład Leśmian, gdzie te rymy i rytmy to jest właściwie wręcz podstawa, jeżeli chodzi o formę. Miałem więcej swobody. No, nie ukrywam, że Nerudę było łatwiej tłumaczyć niż Leśmiana, tym bardziej, że tłumaczyłem jednak na język, na drugi mój język. Ja nie jestem native speakerem języka angielskiego, więc bardzo odważnie poczynałem sobie tłumacząc na język, jednak w jakimś stopniu dla mnie obcy i mam nadzieję, że przyczyniłem się do tego, żeby ta poezja Leśmiana mogła być poznana w języku angielskim. Czyli i właśnie jeśli chodzi o poezję Leśmiana, jest, jak pan wspomniał, zresztą uznawana była dotychczas za nieprzetłumaczalną. Jest pełna różnych neologizmów, takich słówek tworzonych przez poetę. Jak sobie pan z tym poradził? Przyjąłem taką zasadę, zresztą uważam, że to jest podstawa tłumaczenia, szczególnie poezji, chociaż w ogóle literatury, że powinno się jak najbliżej poznać twórcę, w tym wypadku Leśmiana, i wyobrazić sobie, jakby pisał Leśmian, gdyby jego językiem był język angielski, gdyby nie znał języka polskiego, tylko jakby robił to w języku angielskim. Unikałby słów, które nie są rdzennie, w tym wypadku angielskie, tak jak tutaj czujemy wyraźnie, że jest to źródło słów Polski, nie ma tam żadnych latynizmów i tak dalej. I taką zasadę przyjąłem i korzystałem również z zasad słowotwórczych języka angielskiego, choć nie ukrywam, no, możliwości słowotwórcze języka polskiego są dużo większe. Ile możemy stworzyć zdrobnień w języku polskim do każdego słowa, w języku angielskim jest czyli dużo... Czyli pan tutaj ograniczone tak, ale starałem się jakoś z tego... A właśnie może jeśli chodzi o przykłady, taki dusiołek, który wiem, że dusiołek przykładowo u mnie nazywa się chokester. Czy na przykład tak sobie wyobraziłem, że Widryga i Midryga u Leśmiana piszącego po angielsku nazywałby się Hubster and Babster. Albo jak na przykład przetłumaczyć czarować z niszczotą wonnych niedowcieleń. Wydaje się to absolutnie nie do ugryzienia, nieprzetłumaczalne. U mnie wygląda to w ten sposób, że to to charm with a destructicle of fragrant under and fleshings. Czyli absolutnie nie ma tu żadnych słów obcych z punktu widzenia języka angielskiego, ale jednocześnie są słowa, które w tym języku nie występują, bo nie występuje słowo destructical, czy powiedzmy słowo under and fleshing. Są to słowa całkowicie stworzone przeze mnie, aczkolwiek zrozumiałe przez osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Wracając do wtorkowego spotkania w Fundacji Kościuszkowskiej, wiersze czytać będzie szczególny gość. Proszę powiedzieć, kto to będzie. Zaprosiliśmy Tadeusza Turkowskiego, byłego aktora Teatru Hybrydy w Warszawie. Tadeusz przygotuje własną interpretację tych wierszy, także myślę, że będzie kilka wierszy fantastycznie przedstawionych i dodam, że również taki mały akcent muzyczny. Mój syn Artur obiecał zagrać tanga argentyńskie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także czterech mężczyzn, panów będzie ten wieczór przygotowywało. Ja zapraszam na swoją wystawę, bo dla mnie ważne jest takim przejściem dopełniającym przedstawienie tych dwóch książek. Tak. Będzie wystawa, na której pokażę ilustracje, które się zmieściły w tych książkach i które się nie zmieściły, plus z okładek obrazy, które będą eksponowane na pierwszym piętrze fundacji. Także będzie to wystawa z wernisażem. Zapraszamy naszych widzów we wtorek, 4 grudnia o godzinie 7 do Fundacji Kościuszkowskiej na Upper East Side, a panom serdecznie dziękujemy za udział w naszym programie. My również dziękujemy i bardzo serdecznie zapraszamy do fundacji we wtorek.